Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 18 grudnia, w poniedziałek, no, ale już po południu. No, są już dzieci w domu. Dzisiaj u Władka w przedszkolu był kiermasz, taki świąteczny. Co roku taka sytuacja ma miejsce i w tym roku również i przynieśliśmy trochę skarbów nowych. Między innymi takie zawieszki na choinkę i takie jakieś skrzaty fajne, ładne. Oprócz tego Władka pierniki, które robił i zdabiał sam. No i choineczka też zrobiona przez Władeczka. Zaraz umieścimy co trzeba na choince. Uporządkujemy sobie tu trochę sytuację w kuchni na stole. Słyszę kątem ucha, że u góry trwa wojna już o coś. Rozdzielę dzieciom rosół. Ogarnę trochę w kuchni, bo dzisiaj w ogóle mało zrobiłam w domu. No i co moi drodzy, mamy ostatni tydzień już do świąt. Należałoby się zastanowić, co tam przygotować na Wigilię i ogólnie jak się przygotować do świąt, wiadomo, taki czas, już ostatnia chwila powiedziałabym. No a zaraz po świętach jedziemy sobie na morze. To też będzie na pewno super wyjazd, dzieciaki już czekają bardzo mocno. Pewnie szczególnie dlatego, że znają już to miejsce, ten hotel, do którego jedziemy i wiedzą, że na pewno będzie fajnie. Pogoda na razie nie zachęca, chociaż tam pogoda ma dla nas raczej drugorzędne znaczenie, może być jakakolwiek. Tak czy siak odnajdziemy się na pewno. No i co? Myślę, że to tak od jutra to naprawdę będzie bardziej intensywnie. Dzisiaj jeszcze sobie tak odpuściłam, ale trochę więcej się pospałam nawet w ciągu dnia. No ale jutro trzeba by się wziąć za robotę różną i no i działać, no nie? Dużo przyjemniej byłoby, gdyby był śnieg. No u nas już śniegu nie ma wcale. Wiem, że w innych częściach kraju jeszcze się coś śnieg zdarza. No tutaj niestety już nie. No i podejrzewam, że na święta już śniegu też nie będzie. No ale nic, trzeba sobie radzić, nie? Dzisiaj mam nadzieję, że teraz wysłałam dzieci do posprzątania pokoi, szybciej miały gości, więc dzisiaj dopiero sprzątają. No i co? I dzisiaj mam nadzieję, postawimy, gdzieś umieścimy w domu te choineczki, które mamy jeszcze takie w donicach. No i również pojawił się pomysł, żeby wybrać się na spacer, tutaj na nasz plac Kolberga, takie powiedziałabym centrum, gdzie wystawione są w okresie świątecznym fajne takie ozdoby bożonarodzeniowe, jest szopka. Te ozdoby są takie podświetlone mocno, no i takie interesujące dla dzieci, w związku z tym one bardzo chcą tam iść. Jeśli by nie padał deszcz, to rzeczywiście może się przejdziemy, no zobaczymy. Jak nie dziś, to jutro, no ale wypadałoby przed świętami taki plan zrealizować. Dobra, ja teraz kończę, robię tutaj sobie mały porządek, rozdam dzieciom jedzenie i pewnie jeszcze to zwrócę. No nie szarpcie, bo się porwie, no. Ale nie wiecie, to jest taki na telefon. Możesz to jeszcze otwierać? Słucham? Mogę to jeszcze otwierać? Możesz. No to jest takie... Takie wielkie, wielkie, wielkie. Ale super. Ja mam taką dziewczynę. A ja mam motor. Jakiego ty... Ty masz takiego piłka, no takiego. Może być chyba na telefon, nie wiem nawet. Pokaż mi to, to jest folia. Mogę zobaczyć? Maklera, na chwilę. Dotknąć chcę tylko tego, pokaż mi to. No. Dobry? Dobrze, cieszę się bardzo. Idealnie będę miała. Przez ten plecak muszę ci ogarnąć. Ale śmieci do kosza, moi drodzy. Nie wiem, Waciu. Może się kręcą, trzeba popróbować. No nie wiem. I schowaj tą książkę, żebyś znowu nie zapomniała. Czytanko ty. Za głośno, jesteś za głośno. Chodź, idziemy zacząć, czy tata choinkę przyniósł. Jedna choinka stanęła już na swoim miejscu. Idę po lapki. Na górze mam takie białe. Akurat te wiadra. A ta jest bardzo ładna. Tak idealnie w sobie działa. No. Myślałem, że będą za wysokie, ale jest nieźle. Ty, no tu będzie przesada, jak postawimy koło telewizora gdzieś. A czy ja wiem? Właśnie tu by mi się jakoś widzi to. No tutaj może stanąć, nie? No właśnie tak myślałam, no. Zrobi się to wtedy za zieloną. Nie, ale będzie tak świątecznie. Dobrze fajnie. Będzie.
Właśnie o, to można przestawić. A to w tym miejscu, nie, to jest za małe na to, żeby utrzymać tą choinkę, nie? Nie, no co ty. No to trzeba ukryć za tym, za zasłonką. To się tak nie wiem. To nie wiem. To ja idę po lampki. Tak nam się ładnie zrobiło na schodach. Ma krótkie włosy. Jakie? Krótkie włosy. Klara. Siemson. No i co, tu się wszystko jakoś zmieściło, nie? Jednak. O, coś znalazłam. Do wywalenia, no. Żegnamy to. Mam mikrofon, taki mały jak świat. Jak co? Taki mikrofon, taki mały jak świat. Aha, dobrze. Uwaga, spójrzcie, hej. Spójrzcie teraz, hej. O, dobra. Mamy miniatureczkę. Zobaczcie, mam flash. Co masz? Flash? Flash. Można tu coś wpisać? Nie, Klara, ten plastik do wyrzucenia. Żegnamy to. No dawaj, dawaj. Do wywalenia. Trzy choinki u Gawrońskich. Tak jak dzieci, ja biorę tą największą. Tato, ale ładnie za wygląda. Ile dni są święta? Za tydzień. Dobrze wygląda? Hej, spójrzcie. O. Hej. No i pięknie. Słucham? Nie, no dla mnie jest bomba. Tak, ja też poprawię. No i fajnie. Już, poprawione, Klarucha. Dobrze jest, nie? A tamta to w ogóle jak oświetlenie korytarza. Pasuje, nie? Bardzo fajnie. Pięknie, nawet lepiej niż te lampki, nie? Tak na podtrzymanie. Tak, no. Super. No to mamy, no to trzy mamy choinki. Komplet choinek. Dobrze, bo tam się coś sypie w tym roku szybko, rzeczywiście. No, faktycznie. No ale dobrze, nic, fajnie. Oddaję ci. Pięknie. Idę się wodę napić. Dobra, my już chyba proces edukacyjny na dzisiaj zakończyliśmy. Trochę? Możesz. Dobra, czy wy jesteście spakowani na jutro? Nie, poczekaj! To spakować się już. A teraz będzie film. No co? Ta film. Dobra, mi się przypomniało, że mi się tu coś rozlało wczoraj. Muszę iść to wytrzeć, bo się klei w tym miejscu. Dobra, już. Nie, Klara, bo krzyczysz za głośno. Poczekaj moment. Nie.